Obym się nie rozczarował. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Musi teraz grać pod presją. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? W końcu to przede wszystkim bramkami można sobie zaskarbić sympatię kibiców. Po to przecież przychodzą na stadion, chcą widzieć, jak ich drużyna strzela gol. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Teraz piłka leci nad głowami obrońców. Przechwyt, dobre zachowanie. Ekipa Black Cats podchodzi pod szesnastkę przeciwnika. Dobra, spokojna interwencja. W okolice jedenastki teraz rzuca. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Football Friends z golem straty do drużyny przeciwnej. Mamy wznowienie gry. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik, niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Łuka zmierza teraz prosto w pole karne. Na razie mogą odetchnąć. Paulo. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Co teraz zrobi? I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Nie, niepotrzebne to było. Utrata panowania i piłka poza boiskiem. Piłka znowu po ich stronie.
Paulo. Twarde wejście, ale skuteczne. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Gwizdek, mamy rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Przerwana akcja, strata piłki. Nixon, centra mierzona pod bramkę. Źle teraz było to rozegrane. Odzyskana piłka, zobaczmy co dalej. Strzał, proszę Państwa! Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja! No coś wspaniałego! Piękne to było uderzenie, warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Messi. Broni ten strzał, ale co dalej? Udało się przejąć piłkę. Drużyna gości nie może się już doczekać końca tej pierwszej połowy, bo nic im się dzisiaj nie układa. Mecz do jednej bramki. Czy mają tu jeszcze o co walczyć? Na pewno, ale bardziej bym się martwił o to, czy im się chce. Jeśli planują po przerwie wziąć się za odrabianie strat, ja tylko przypomnę, że rywal im tego nie ułatwi. Ach, niewiele brakowało, by dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Piłka znów dla Black Cats. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Teraz piłka posłana na dalszy słupek. Nieudana główka. Trudno to nawet nazwać strzałem. Chyba trochę za duży pośpiech był przy tej sytuacji. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Nareszcie wracamy po przerwie. Do tej pory zespół Football Friends odstaje i ma w drugiej części meczu wiele do udowodnienia. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Czy trafi do siatki? Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. No nie, nie, tak nie można. To nawet nie były okolice bramki. Strzał wyłącznie do statystyk.
statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji, musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Udało im się złapać wiatr w żagle. Znowu są przy piłce. Podanie przejęte. Co dalej? Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Może być zaraz groźnie. Tak, teraz sędzia przerywa grę. Spalony. Przejęcie piłki. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Świetne, prostopadłe zagranie. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Czujny blok, ta wrzutka mogła być groźna. Jest strzał. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Ależ technika. Na powtórce widać, jak umiejętnie podkręca piłkę. Do takiego strzału trzeba mieć naprawdę ułożoną nogę. Piękna bramka. I przejmuje teraz piłkę. Teraz strzał z dystansu, ale jednak ten strzał okazał się ostatecznie dla bramkarza niespecjalnie groźny. Strata zespołu Football Friends. Jest komu podać. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Dobre teraz podanie, zapowiada się groźna sytuacja. No to mieliśmy szybki atak jak z podręcznika trenerów. Mogą tylko żałować, że wykończenie nie było odrobinę lepsze. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Niedokładne teraz podanie. Wciąż prowadzi piłkę. O, naprawdę, dobra obrona. Wrzuca w okolice 11 metra. Pierwszorzędny strzał głową, to powinien być gol. Zwykle po takich uderzeniach raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Mamy uderzenie. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Rzuca piłkę w pole karne. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. Po tej sytuacji będzie rzut rożny. Teraz z rogu na 11 metr. Prawa teraz za tę interwencję. Bardzo dobra interwencja. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Strzał, proszę Państwa! Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, Szanowni Państwo!
Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Decyduje się na indywidualny rajd. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Muszą szybko wracać do obrony. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Porywając się na tak fantazyjne wykończenie, trzeba przynajmniej trafić w bramkę. Ma wsparcie, by to rozegrać. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Piłka znowu po ich stronie. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Ależ doskonała sytuacja. A i piękna. A zatem koniec. Mamy ostatni gwizdek. Składały się do oklasków i to nie tylko przy bramkach, ale w ogóle, kiedy oglądaliśmy grę gwiazdy tego spotkania. That's the one. That's the penalty.